Znajdujemy się w tunelach, w których realizowany jest projekt Malinowe Faktory. Tegoroczny sezon, jest to już czwarty sezon w tych obiektach. Jest to ciągle ta sama plantacja. Ten sezon będzie różnił się, a raczej różni się od poprzednich sezonów tym, że ponownie plantacja została pozostawiona na zbiór podwójny, ale żeby przekonać się, czy jest to słuszne rozwiązanie, część odmian została poprowadzona zarówno na zbiór podwójny, jak też na zbiór tylko spędów jednorocznych. Tak jak poprzednie sezony, tak się różnił pomiędzy sobą, tak samo ten sezon się różni. Po pierwsze różni się tym, że jest bardzo wczesna wegetacja. Zbiory malin w tych tunelach zaczniemy w zbiorze letnim. Zaczną się za jakieś 14 dni, może 16 w tych granicach, a więc bardzo wczesny termin. W tym roku, tak jak w poprzednich latach, mamy kilkanaście odmian owocujących na pędach jednorocznych i są one pozostawione na zbiór podwójny. Dla porównania na zbiór podwójny i pojedynczy zostały zostawione Enrosadira, Poemat i Polonez. Także będzie można się przekonać, które rozwiązanie jest lepsze w przypadku, kiedy zbiór podwójny był wykonany w sezonie poprzednim. Z takich ogólnych obserwacji, które w tej chwili już mamy, to najważniejszą rzeczą jest przezimowanie po tej ciepłej zimie. Oczywiście folia, tak jak po latach poprzednich, została podniesiona do góry, a więc pędy pozostawione na zbiór letni zostały wystawione na działanie zimy, która trwała w tym roku, jak wszyscy pamiętamy, koniec lutego, początek marca dopiero. Na praktycznie wszystkich odmianach uszkodzenia mrozowe widzimy. Dokładnie o tym, czym się te odmiany różnią, powiemy na spotkaniu. Kolejną rzeczą, z którą zmierzyliśmy znowu się w tym roku, to są niestety ponownie choroby systemu korzeniowego. No i niestety pojawiły się już wypady, czyli to jest czwarty sezon od posadzenia roślin i pojawiają się wypady na odmianach. Tracimy rośliny w różnym procencie, raczej niewielkim w przypadku większości odmian, za wyjątkiem jednej odmiany letniej, to jest odmiana przechyba, która po prostu została zdewastowana przez fytoftorozę po tej zimie. Z kolejnymi zmianami, które będzie można zobaczyć w naszych obiektach, to jest to, że znikła z kolekcji odmian letnich odmiana laszka. Natomiast w to miejsce pojawiły się trzy klony prosto ze Szkocji. Jeszcze pod numerami Lonkejny, które przyjechały, albo raczej które do nas trafiły, nie są może najwyższych lotów jakościowych, ale chodzi bardziej o to, żeby zobaczyć owoce, więc będzie można te owoce zobaczyć, czy faktycznie są lepszej jakości od standardu, czyli Glen Ampul, czy są zbliżone. Z innych ciekawostek to jest drugi rok owocowania odmiany Glen D, która została posadzona w tamtym roku, sadzonek Lonkane, więc w tym roku mamy drugi sezon owocowania. Już można powiedzieć, że zimowanie tej odmiany pozostawia trochę do życzenia w naszych warunkach polskich, bo na niej też takie uszkodzenia mrozowe obserwowaliśmy. Z odmian letnich, jeśli o nich mówimy, to bardzo dobrze przezimowała w tym roku zarówno Sokolica, jak i Radziejowa. Oczywiście, tak jak zawsze, będzie porównywany termin dojrzewania poszczególnych odmian, żeby można było stwierdzić, uszeregować je we właściwej kolejności w tych samych warunkach. Jak widzimy, pierwsze owoce już się pojawiły, co nie jest zaskoczeniem na której odmianie, bo tak samo w poprzednim sezonie na tej odmianie też były najwcześniej pierwsze dojrzałe owoce, to jest odmiana Poemat, w zbiorze oczywiście letnim. Ta odmiana też najwcześniej wychodzi w zbiorze jesiennym, więc zobaczymy w kolejnym sezonie, czy ten układ powtórzy się, że jest to wczesna odmiana. Bardzo ciekawie też wygląda odmiana Delniwa w tym sezonie. Została zostawiona na zbiór podwójny, pomimo tego, że w tamtym roku była wysadzona, ale jak zwykle pytanie, czy w zbiorze letnim można zobaczyć z niej owoce, zaważyło na tym, że pędy pozostawiliśmy. I jak widać, chyba to była dobra decyzja, bo pędy wyrastające, kwiatostanowe są w dobrej kondycji. I też wygląda na to, że będzie to jedna z najwcześniejszych odmian, która w tej kolekcji rośnie. Pozostałych rzeczy, które zostały w tym momencie zrobione na naszej doświadczonej plantacji, została dokonana introdukcja dobroczynka kalifornijskiego. Jest to jeden z tych elementów projektu w tym roku, albo celów projektu, w ramach którego chcielibyśmy troszeczkę zwiększyć procent zabiegów biologicznych w tym naszym standardowym programie ochrony w celu ograniczenia oczywiście pozostałości owoców. Zobaczymy, jak wyjdzie to, w jakim zakresie to się uda.
Będzie to program modyfikowany na bieżąco w czasie wegetacji, w zależności od sytuacji. Podobnie jak w sezonie poprzednim, tak i w tym sezonie Malinowe Faktory odbędzie się w dwóch odsłonach. Półfinał będzie miał miejsce 17 czerwca, a finał oczywiście w ostatnią niedzielę sierpnia. Myślę, że warto zajrzeć na obydwa te spotkania. Na czerwcowe tym bardziej, to będzie już praktycznie prawdopodobnie też początek albo blisko początku zbiorów malin z gruntu otwartego, żeby zobaczyć, czy przy tej sytuacji rynkowej, na rynku malinowym, która w tej chwili się rysuje przed nami, nie do końca może jakoś optymistycznie napawająca, czy warto sięgnąć po inne rozwiązania produkcji malin. Zapraszam wszystkich zainteresowanych 17 czerwca do Karczmisk, do naszego gospodarstwa, gdzie kolejny raz będzie można ocenić efekty projektu Malinowe Faktory.